Mamy kolejny dzień. Dzisiaj jedziemy do Bośni, zwiedzić Bośnię. A mianowicie jedziemy do miejscowości Blagaj, koło Mostaru. Byliśmy w Mostarze w zeszłym roku, a do Blagaj nie dojechaliśmy, to jest bardzo bliziutko. I później jedziemy do miejscowości... No nie pamiętam, później wam powiem. Także dwie miejscowości jedziemy zwiedzić i zobaczymy, jak to będzie. Jedna wskazówka na przyszłość. Jak wyjeżdżacie za granicę, gdybyście chcieli tu do Chorwacji i do Bośni, weźcie do wody ze sobą, bo musieliśmy wrócić kawałek. Na szczęście kawałek mi się przypomniało. Nie wzięliśmy dowodów. Mamy granicę. Granicę państwa chorwacko-bośniacka. Zakaz fotografowania, także nie będę fotografował, mamy zamkną. Pierwszy meczet jakiś widzimy. O, Bośnia to dużo jest meczetów. Bośnia to są dwie religie takie praktycznie połączone. Tu jest jakiś meczet. Tu u góry jakiś mamy zameczek. Nie wiem, czy będzie widać to na kamerze. Można by go też odwiedzić, ale może w drodze powrotnej. Będziemy mieli siłę. To są u nich chyba w Chorwacji, w Bośni główne drogi, bo nawigacja ustawiona na trasę szybką, żeby nie jechać takimi drogami polnymi, a tutaj kurde droga prowadzi naprawdę wąska. I jeszcze pokazuje mi ograniczenie prędkości do 80. Tutaj raczej 80 się nie da jechać. Ciężko jest się wyminąć, aczkolwiek no jedziemy w każdym bądź razie. Nie jesteśmy sami, bo ktoś jedzie przed nami. Jesteśmy w miejscowości Blagaj. Takie mamy górki, widoki. Idziemy do tego, tam rzeka wybija. Jakaś rzekomo, początek rzeki jest. I jest jakiś tam klasztor, czy to co, nie zobaczymy. Przy okazji możemy zobaczyć. O! Magnesy bierzemy jakieś? Magnesy bierzemy? Mówię, że przeliczenie jest 1 km, to jest 50 centów euro, czyli połowa w drugą stronę. Nie wiem. Tylko to są te właśnie, wiesz, rysujące. Dobra, poszukamy dalej. To jest ta rzeka chyba. Czyściutka. Ona ma stałą temperaturę, ma zawsze 10 stopni, z tego co wyczytałem. Gdzieś tam jest początek. Idziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Auto ustawiliśmy, trzeba teraz iść. Nie wiemy ile. Nie wiemy ile. Ale będzie trzeba dojść. A dzisiaj słońce daje, 30 stopni jest, a ja kremem się nie wysmarowałem. Mogę się zjarać. I tu mamy rzekę. A o, i tu już będzie widać tamto. Chyba, nie, jeszcze nie widać. To stamtąd wypływa i tam będzie to wszystko. Galancie płynie szybko, co? A tam jakby góry. Tak wysoko. No i cały kiermaszak. Takie ładne. Nie wiem, ale pani wygląda, co? Ale ja to piję kawę, górne jest, w dużym filiżance. O, w ogóle jesteśmy, będziemy musieli wypić kawę tutaj. Tą z ich wieże, co mają. Oni mają ten system parzenia w tych miedzianych garncach. O, i tu jest to właśnie, o, chcesz zdjęcie zrobić tam. Pięknie to wygląda.
Jaka skała wysoko. No to woda ma 10 stopni tylko dlatego. O, zobacz jak tam jest. Tam się dostaniemy. To nie wiem, czy tędy się przejdzie. Czy trzeba z tej strony przejść? Chyba też się przejdzie tędy, bo tam są ludzie. To tędy też się przejdzie chyba. Tu są spływy kajakowe organizowane, można płynąć kajakiem sobie nawet. O, po takiej rzece kajakiem to fajnie by się płynęło. Tak, 10 stopni. Takie piękne skały. Mamy informację. Znaliśmy Polski. Nie, koniec. Nie. Tam skały wchodzisz chyba. Tu się wchodzi w dół. A tu w meczet. Może wejść do meczetu, tylko musisz mieć buty. Czekaj. Instrukcja. To wejście do meczetu. Tam trzeba wejść. I stąd wypływa. Tu się wpływa. I co to całe wejście tutaj kosztuje tyle? Tylko to jest? Ale... No jak? Ale gdzie popłynął? Teraz tu się płynie. Osoba. I odpycha. Głośno już jest. A, i to jest wyjście. No to... No? Tutaj mógłbym zostać. Jaki koziołek? Koła jest. Do koła idziesz? I schodki są. Nie takimi schodkami do góry. Jaki byk tam siedzi. Płynięcie pontonem tam o skałę 2 euro za osobę, dzieci do 12 lat 1 euro, 10 minut trwa. Wpłyniemy, zobaczymy co tam jest. Trzymaliśmy się przy okazji napić się kawy. Może coś zjemy, czy albo później zjemy w następnej miejscowości. Ceny są naprawdę przyzwoite, są ceny. Tu są rybki. O, mix grill na przykład. Kebab, chicken, burger, meat na przykład. Niesano mięso, pamiętasz? To braliśmy. Niesano mięso, 18. Dobre ceny mają. Dużą kawę zamówiliśmy. Ekspresso. Tak, coffee cream. Dostaliśmy dużą kawę. No, ja piję zawsze dużą kawę, ale no, to jest bardzo duża kawa. Leżynka, pokażmy się. Taki kapelutek sobie sprawiła na wakacje, bo słoneczko grzeje. No i dobra, wracamy. Teraz jedziemy do Zblaga, idziemy teraz do miejscowości. Jaka to miejscowość? Miejscowość, wyświetli ma się napis na dole, jak ta miejscowość, bo teraz nie pamiętam. Tam kręcili film, zburzyli most,
rekonstrukcja była tego filmu nad jakąś rzeką to jest. Dokładnie podam wam miejscowość w opisie, to będziecie wiedzieć. Mamy cały Mostar, czyli stolica Bośni. Tak to wygląda. Byliśmy akurat w Mostarze, czyli nie byliśmy jako ściśle w centrum miasta, tylko byliśmy na tym słynnym moście. Aczkolwiek to jest miasto galante. Myślałem, że troszkę mniejsze to jest. A tak przy okazji, później wam pokażę, bo kupiliśmy sobie pekę. Także później wam pokażę, będziemy tutaj w Polsce robić pekę. Ciekawe, czy będzie tak samo smakowała jak tutaj. I czy będę umiał przede wszystkim zrobić. Ale takie zastawki kupiliśmy. Nie wiem, czy drogo, czy mało. Zapłaciłem 300 kun za tą pekę. Nie wiem, dużo, mało. Sami ocencie, czy było wart. Później wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, jakie fajne skały. To fajnie wygląda. Takie jakby warstwy były. Bardzo fajny efekt. Niestety ja jadę samochodem, nie mogę też skupiać się na widokach. Ale fajne to siedzieć w takim kanionie jakby. Idziemy tutaj w dole, a wszystko jest tam od góry. Bardzo fajny efekt. Zaraz dojedziemy do Jablanica. O, tak to się nazywa. Jablanica. I to jest właśnie tam, gdzie była bitwa nad tą rzeką. Rzeką, bodajże Narwa to jest rzeka, ale ja dokładnie nie wiem. Muszę się sobie z tą wygooglować i sprawdzić. I nad tą rzeką później był film kręcony i na potrzeby filmu właśnie był ten most budowany. I dwa razy, czy trzy razy nawet był burzony do celów produkcyjnych. Także został tylko szczątki tego mostu. To jest stary film, bodajże z 70 albo 80 któregoś roku. Ale warto byłoby też zobaczyć to. Także jedziemy, zobaczymy ten most, jak to wszystko wygląda. I jakieś tam jeszcze muzeum może jest, czy coś, także zobaczymy. Ale no, widoki, te panoramy, to wszystko to są nieziemskie. Normalnie jakby z jakiejś pocztówki. Teraz jedziemy na szczyt, to może będzie lepiej widać. Ciepło. Dojechaliśmy. 32 stopnie jest, także dzisiaj naprawdę jest bardzo skwarnie. To jest... O właśnie, muszę auto zamknąć. Mamy tutaj ten most. O, tam jest ten most słynny. Idziemy, zobaczymy ten mostek, jak on wygląda. Tu jest muzeum. Tu są toalety, jakbyś chciał. I mamy muzeum bitka, muzeum wojenne. Tu odbywała się bitwa. Tam jest taras widokowy, sobie dojdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. To jest most kolejowy był. Tu pociągi przejeżdżały. Jakieś to było pewnie centrum logistyczne. O, Arbaty jeszcze jaka stoi. No, także w miarę ciekawe miejsce. Tak na przejazdem. To są takie mniejsze atrakcje turystyczne, że jak warto, jak się jedzie do Mostaru na przykład, to zwiedzić właśnie Mostar, zwiedzić ten Blagaj, gdzie byliśmy. I można też od Blagaja bodajże jest, nie wiem, około 40 km Jablanica. No ale można jeszcze jechać do Sarajewa oczywiście. Też jest duże miasto, ciekawe. Ale my już dzisiaj podziękujemy i sobie wrócimy. Idziemy zobaczyć teraz tam ten mostek. O, tak to wygląda. Tu jest tarasik widokowy. Tu można w dół zejść chyba zobaczyć. O, o i część jeszcze w rzece jest. I to na potrzeby filmu, ten most właśnie był budowany chyba dwa albo trzy razy, z tego coś co pamiętam, i był burzony. I zostało tak właśnie dla historii. Także fajnie to wygląda. Co, schodzimy tam w dół? Taki duży. Myślałem, tam się przejdzie, żeby zobaczyć, a tam się nie przejdzie, żeby zobaczyć. Tutaj nie można iść. Pewnie śmiałkowie jak wchodzili. Ja nie będę kombinował. No, ładnie zrobione, ładnie. I jest tu jeszcze armata. Tak to wygląda. A tu jakieś chyba takie występy są co jakiś czas. Takie jakieś trybuny. Do armaty, zobaczymy armatę, jak wygląda.
jest, wrosło się w ziemię. I załadowane. I cel pal. W tej miejscowości no tylko jest praktycznie ten most. Nic więcej ciekawego tutaj takiego nie ma. Jest muzeum, ale muzeum tylko obrazkowe, także no ani figura, ani nic, także nie ma tam, także myślę, że nie warto wchodzić. Także widzieliśmy, zobaczyliśmy ten mostek, idziemy to zjeść teraz i będziemy wracać. Jesteśmy drużyna wyjechała na wakacje. Jesteśmy w restauracji Zdrawa Woda i sobie zamówiliśmy 3 porcje. Ja wziąłem miks mięsa, tu wzięliśmy sobie cielęcinkę i kurczaka. Filet z kurczaka, nie, stek z kurczaka. Dlatego wodę. Takie zestawy. Zobaczymy finalnie. Ceny nie są takie wygórowane aż. Miks mięso będzie koło 9 euro, tu będzie koło 7 euro i kurczę koło 5 euro. Także nie ma takiej tragedii. Jedna fajna rzecz, bo są fajne widoki. Zobaczcie jakie widoki. Tylko że dopiero zobaczyłem, że my jesteśmy praktycznie w powietrzu. Na takim podejście. Bardzo wysoko. Aż mi ciarki przeszły. Ale fajnie widać. Tam jest pociąg, też jeździ. To się przecież tam przyjeżdżał. Tu rzeka płynie, rzeka Narwa. Czy Narwę? Nie, to fachowo się mówi. Także dzisiaj tutaj zwiedzamy to i będziemy wracać. Po drodze jeszcze jedziemy do Medjugorje sobie na chwilę. Będziemy przyjeżdżać i wracamy do domu. I zjedliśmy porcję. Cały rachunek łącznie wyszedł na 47 km. Ich rzeczy jakieś to jest około 100 zł. Także na 3 osoby 100 zł to myślę, że nie jest źle. Co do jakości jedzenia, no smacz tego, nie wzięliśmy surówek. Myśleliśmy, że w tym zestawie jednak trzeba było kupić osobno. Ale to nasze niedopatrzenie. Tak, to jest dobre jedzenie. Zobaczcie, jakie widoki tutaj są. Normalnie na takiej wysokości jesteśmy, że kosmos. Nie wiem, czy to będzie widać, czy mi nie będzie odbijać się od szyby. Pięknie widać. Jechaliśmy do Medjugorje, żeby kupić mały różaniec do samochodu. O, coś takiego właśnie żona chciała kupić sobie. Nie wiem, czemu. No to takie sobie kupi. Taki kolor ci pasuje? No i już. Chciałem być uczciwym kierowcą i zaparkować, za bilet kupić. Ale niestety trzeba mieć ikszy i walutę. Bo kartę nie można przyjmować. A niestety nie mam ikszy waluty. Euro nie chcieli. I ryzykuję trochę. Zobaczymy. Ale na chwilkę tutaj tylko przejazdem. Wracamy już do domu, czy do domu, do Chorwacji. Jechaliśmy na nowy odcinek autostrady w Bośni. Powiem wam, że mam głupie uczucie, bo jesteśmy sami na tej drodze. Dosłownie sami jak palec. Nie widziałem jeszcze żadnego innego pojazdu. Oj, chyba tu jedzie jakieś auto. Jedno auto jedzie z naprzeciwka. I wróciliśmy z naszej wycieczki z Bośni. Przy okazji zakupy zrobione. Nektar piwo. Spróbujemy jak to smakuje. Powiem wam, że w Bośni zdecydowanie tańsze jest w ogóle jedzenie i piwo i te rzeczy niż tu w Chorwacji. Na przykład takie piwo to jest 2 litry. 2 litry kosztuje 2,75 km. Ichże to są jakieś marki czy korony, czy nie wiem jak to się nazywa fachowo. 2,75 to przy liczeniu na polskie to jest około 5,40 zł za 2-litrowe piwo. To śmieszne pieniądze. Jak w smaku? Nie wiem, zobaczymy. Aczkolwiek chyba piliśmy nektar w zeszłym roku. W każdym razie kupiliśmy zgrzewkę tego, także będzie. Oczywiście to jest piwo bezalkoholowe, tak żeby nikt sobie nie myślał, że spożywamy alkohol na wakacjach. No, także wycieczka, mamy godzinę 19, całodniowa. Zwiedzone w sumie dwa miasta. Przejeżdżaliśmy przez Mostar jeszcze, ale nie wchodziliśmy, bo byliśmy. A teraz już mamy no już ładną pogodę i jesteśmy u siebie. I teraz odpoczywamy. A jutro już cały dzień na plaży. Koniec jazdy samochodem, tylko plaża i leniuchowanie. Także na dzisiaj, chyba że coś się jeszcze wydarzy ciekawego. Może znowu się drzwi zatrzasną od balkonu. Albo coś inna przygoda będzie. Tak to na chwilę obecną. Relaksik.